Kiedy Daisy i Lady Yon wchodziły do biblioteki, spotkały Sir Leonarda, który właśnie wychodził. Odsunął się na bok, ukłonił Daisy i zaintrygowany spojrzał na Lady Yonę. Kiedy ruszyły dalej, Daisy obejrzała się i zobaczyła, że przyglądał się jaśnie panie ze zdumionym wyrazem twarzy. Niewątpliwie połowa jej krewnych będzie równie zaskoczona, kiedy zobaczy ją po raz pierwszy. Ale który nie widział oryginalnej Lady Yony, rzucił Daisy poirytowane spojrzenie. Ale zanim zdążył na nią warknąć, powiedziała: Kochanie, przyprowadziłam do ciebie Lady Yonę. Właśnie wróciła. Lady Yono, oto mój mąż. Bardzo mi miło, panie Fletcher. Spokój jaśnie pani był godny podziwu. Dobry wieczór, Lady Yono, odpowiedział z chłodną uprzejmością Alec. Może pani usiądzie. Ufam, że chciała pani wyjaśnić, o co chodzi, Baines. Drzwi, które przed chwilą zamknęły się za naczelnikiem policji, ponownie się otworzyły i stanął w nich kamerdyner. Przechodząc przez pokój, powiedział: Jaśnie pan przesyła pozdrowienia i wyraża nadzieję, że choć sam nie zejdzie na dół na kolację, zje pan posiłek z resztą rodziny. Proszę podziękować w moim imieniu lordowi Haverhillowi, ale jeśli nie sprawi to zbyt dużego kłopotu, zjem z moimi ludźmi tutaj. Mamy wiele spraw do omówienia. I jak pan sobie życzy? Baines podszedł na tyle blisko, by móc przyjrzeć się Lady Ionie. Nie mrugnąwszy nawet okiem, kontynuował: Czy jaśnie pani życzy sobie, bym poinformował hrabiego o pani powrocie? Nie, Baines, zajrzę do ojca przed kolacją. Jak sobie pani życzy, milady? Kamerdyner ukłonił się i wyszedł. Alec uniósł do góry swoje ciemne brwi. Lady Iona czym prędzej zaczęła mówić: Przepraszam, byłam zbyt podekscytowana, by o czymkolwiek pomyśleć, i pojechałam do miasta na zakupy. Nie zdawałam sobie sprawy, że policja będzie chciała, bym została na miejscu. Niech mnie pani poprawi, jeśli źle zrozumiałem. Pani ciotka została zamordowana, a pani pomyślała o zakupach. Jej ton zrobił się szorstki. Miałam udawać żal? Ciotka Ewa zniszczyła mi życie. Miałam 19 lat, kiedy popełniłam błąd. Dowiedziała się o tym i zagroziła, że wszystko powie, jeśli nie zachowam się tak, jak według niej powinnam. I nigdy mi nie wyjaśniła, o co jej dokładnie chodziło, więc musiałam stać się niewidzialnym ideałem. Błąd? Szczegóły nie są istotne. Przyznałam się do tego, że nienawidziłam i bałam się mojej ciotki. Czy to nie wystarczy? Nie zabiłam jej. Może powinnam to zrobić 25 lat temu. Głos Oleka złagodniał. Lady Yono, jak dotąd jest pani jedyną osobą, która miała odwagę przyznać się do tego, że była szantażowana przez Lady Ewę. Mamy notatki, więc nie ma już żadnych sekretów. Nie mieliśmy czasu cofnąć ją 25 lat. Gdybyśmy wiedzieli, co według niej miała pani na sumieniu i w jaki sposób wykorzystała te informacje, mielibyśmy pełniejszy obraz tego, w jaki sposób wpływało to na innych. I znaleźć tego, kto mógł mieć motyw, by ją zabić. Ale ja wcale nie chcę, żeby pan znalazł jej mordercę. A zginęła kolejna osoba. Mój biedny brat. Nie mamy pewności, czy to było morderstwo, ale kiedy ktoś już raz zabił, żeby rozwiązać jakiś problem, jest mu zazwyczaj łatwiej za drugim razem. Chce pani zaryzykować, że uderzy po raz trzeci? Nie, ale nie mogę. Lady Yona zerkała to na Aleka, to na Toma, to na młodego Pipera, który siedział niezauważony w kącie pokoju z notesem i ołówkiem w ręku. A może powiem pani Fletcher? Może tak być? Potem mogłaby panu powiedzieć. Znając Aleka na wylot, Daisy widziała, że westchnął z rezygnacją. Dobrze, uśmiechnął się do Lady Yony. Już dawno powinniśmy mieć w ekipie kobietę detektywów. Daisy i Lady Yona przeszły na drugi koniec pokoju i usiadły w wygodnych fotelach. Lady Yona oparła się z głośnym westchnieniem. Już zapomniałam, jak męczące potrafią być zakupy w Londynie. A może nigdy o tym nie wiedziałam. Byłam młoda. Jak pani zapewne wie, powiedziała cierpko, nie jestem przyzwyczajona do marnowania czasu i wydawania pieniędzy na ubrania. To część historii, prawda? Tak, ta łatwiejsza. Czy to pani pomoże, jeśli powiem, że moje pokolenie inaczej patrzy na życie niż Lady Ewa? Wojna, jak na złość Daisy poczuła, że do oczu cisną jej się łzy. Wojna wszystko zmieniła. Straciła pani kogoś. Gerwaza, mojego brata i narzeczonego Michaela. Kiedy ktoś, kogo się kocha, naraża się na takie niebezpieczeństwo, człowiek traci wiarę w zasady. Byłam zakochana. On był artystą, przystojnym, pełnym fantazji, uroczym i zdecydowanie nie z górnej półki, jak to teraz mówią, ale wszędzie było go pełno.
Zaczynał sobie wyrabiać nazwisko jako modny portrecista. Malował pani portret? Cóż za banał, prawda? Nie do końca. Tak się składa, że malował portret mojej przyjaciółki. Ciotka ją przeprowadzała i chyba nie była aż tak ostrożną przyzwoitką, jaką byłaby jej matka. W każdym razie któregoś razu spotkaliśmy się sami, kiedy przyjaciółka była zajęta. Nie muszę chyba mówić, że moja matka była przekonana, że była z nami. To musiało być okropne, powiedziała wzdrygając się Daisy. Wszędzie chodzić z przyzwoitką. W tamtych czasach to było normalne. Kiedy spotykaliśmy się z moją przyjaciółką, dalej spotkaliśmy się we troje, choć bez jej ciotki. Zanim portret był gotowy, wpadłam po uszy. Moja matka przyzwyczaiła się do moich regularnych spotkań z przyjaciółką i nie wiedziała, że zaczęłam chodzić na nie sama. Wtedy oczywiście dużo się działo. Oczywiście. Żeby nie przedłużać, udaliśmy, że spotykaliśmy się na jakimś przyjęciu i on poprosił mojego ojca o moją rękę, ale ojciec się nie zgodził. To byłby koniec historii, gdyby ciotka Ewa nie skojarzyła faktów. Słyszałam, jak moja matka mówiła, że towarzyszyłam przyjaciółce, kiedy ta pozowała do portretu, po tym jak obraz był już skończony. Nikt inny nie skojarzyłby tych faktów, ale nie ciotka Ewa. Ale nie powiedziała pani rodzicom o swoim odkryciu? Nie, wówczas straciłaby nade mną kontrolę. Co takiego pani powiedziała? Że nie jestem godna, by zostać żoną przyzwoitego człowieka. Powiedziała, że jeśli spróbuję zainteresować sobą jakiegoś zalotnika, powie moim rodzicom. A jeśli jakiś dżentelmen będzie miał wobec mnie poważne zamiary, ostrzeże go, mimo iż przyniosłoby to wstyd naszej rodzinie. Bogu dzięki, że czasy się zmieniły. Nie żebym pochwalała rozwiązłość, dodała szybko Daisy. Ale żeby zostać potępioną za jeden błąd i nie móc poślubić mężczyzny tylko dlatego, że rodzice się nie zgadzają? Moja matka też nie akceptowała Aleka, ale nie zwracała na to uwagi. To dlatego wycofała się pani ze świata i tak zaniedbała. Nie miałam pojęcia, co robić. Każdy zakładał, że usycham z tęsknoty, ponieważ ojciec zabronił mi wyjść za mąż. A było tak? Tak jest? Nie, przepraszam, to niegrzeczne z mojej strony. Skoro była pani na tyle miła, żeby mnie wysłuchać, jest pani pierwszą osobą, z którą mogłam o tym porozmawiać. Przez jakiś czas faktycznie marniała w oczach, dopóki nie usłyszałam, że wpakował inną dziewczynę w kłopoty. Wiódł bardzo hulaszcze, życie i młody umarł. Więc jak pani widzi, mój ojciec miał rację. Lady Jona westchnęła. Ale gdyby nie ciotka Ewa, może znalazłabym kogoś, kogo mogłabym pokochać. Jej zachowanie było karygodne. Nie wiemy, ile osób potraktowała w ten sam sposób. Mam nadzieję, że nie jestem jedyną podejrzaną o jej zabicie. Zerkając w stronę, gdzie Alec i Tom przeglądali notatki Pipera, Daisy powiedziała. Bez obaw. Przedstawię Alekowi bardzo skróconą wersję pani historii, ale jestem pewna, że będzie bardziej zainteresowany osobami, które miały bardziej aktualny powód, by zabić Lady Ewę. Lepiej jednak, żeby pani zaczekała na wypadek, gdyby miał więcej pytań. Pani mąż, co on sobie o mnie pomyśli? O, Alek jest gdzieś po środku. Krzywi się, kiedy Lucy przeklina, ale nie wierzy w stereotyp upadłej kobiety. Lady Jona uśmiechnęła się lekko. Tego właśnie terminu użyła ciotka Ewa. Proszę mi wierzyć, na co dzień widzi o wiele gorsze rzeczy. Daisy poklepała ją po ramieniu i podeszła do biurka. W kilku zdaniach opowiedziała Alekowi historię Lady Jony. Słodki Boże, jeśli Lady Ewa robiła taki pożytek ze swojej kolekcji, jestem zdziwiony, że nikt jej wcześniej nie zabił. Ach, zaczął filozoficznie Tom. Szantażowanie młodej dziewczyny to zupełnie inna historia. Pozostali by na to nie pozwolili. Dobra robota, pani Fletcher. Tak, dziękuję, Daisy. Dobrze wiedzieć, że Lady Ewa korzystała jednak ze swoich informacji. Teraz pewnie będziesz chciała przebrać ją do kolacji. Ależ ciebie dyplomata, kochanie. Wiem, kiedy mnie nie chcą. Podeszła z nim do Lady Jony, a Piper ruszył ze swoim notesem. Alek podziękował jej za pomoc i zapytał o to, co robiła tego popołudnia. No, sprawdzimy to, powiedział. Ale zakładając, że to, co pani mówi, jest prawdą, możemy przynajmniej zwolnić panią z odpowiedzialności za śmierć brata, o ile rzeczywiście został zamordowany. Mam nadzieję, że staruszek odszedł śmiercią naturalną. Ambry był moim ulubionym bratem. Za nimi rozległ się dźwięk telefonu. Tom podniósł słuchawkę. Do pana, szefie. Szybko poszło. Panie wybaczą. Daisy i Lady Jona wyszły do holu. Na zewnątrz czaiła się Lucy, niezbyt przekonująco przyglądając się portretom nie swoich przodków. Słysząc ich kroki, odwróciła się napięcie. Kochanie, czekałam...
Wpatrywała się w towarzyszkę Daisy z otwartymi ustami. Dobry Boże, ciocia Jon? We własnej osobie, powiedziała cierpko Lady Jona, po czym zwróciła się do Daisy. Dziękuję za wszystko, pani Fletcher. Mam nadzieję, że to pomoże pani mężowi. Lubię go. Kiwnęła głową do Lucy i odeszła, stukając obcasami po marmurowej posadzce. Lucy patrzyła na nią. Ale ciotka Jones zawsze nosi sznurowane buty i niemodne sukienki z krzywym szwem i te okropne szaro-bure sweterki, które sama robi na drutach. Co ją napadło? Można powiedzieć, że odzyskała swoją młodość. Ale dlaczego? Daisy postanowiła nie odpowiadać. Czekałaś na mnie? Na szczęście Lucy nie była szczególnie zainteresowana swoją ciotką. Całe wieki. Powiedziałam Binkiemu, że za niego nie wyjdę. Biedaczek nie może w to uwierzyć. Może spróbujesz mu wytłumaczyć, że to nie jego wina, że ja po prostu nie chcę wychodzić za mąż. Porozmawiam z nim, powiedziała ostrożnie Daisy, nie wdając się w szczegóły. Gdzie on jest? W salonie. Stara się być uprzejmy. Mówiłaś jeszcze komuś, że ślubu nie będzie? Nie. Biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło, to już byłoby za dużo dla rodziców i dziadków. Nie rozpowiadaj tego, dobrze? Oczywiście, że nie. Daisy, czemu ktoś miałby zabić wuja Ambreya? Mogę zrozumieć śmierć ciotki Ewy, ale czemu wuj Ambrey? Alek uważa, że mógł widzieć coś, co doprowadziłoby go do mordercy Lady Ewy. W każdym razie morderca mógł tak myśleć. Ależ to okropne. Morderca może myśleć to samo o każdym z nas. Owszem, dlatego właśnie powinnaś pomóc Alekowi jak tylko możesz, a nie udawać, że nic cię to nie obchodzi. W przypadku wuja Ambreya bardzo mnie obchodzi. To dobrze. Jak już powiesz mu wszystko, co wiesz, nie będzie powodu, by ktoś miał cię zabić. Szuja, Lucy wzdrygnęła się. Nie chcę czekać, aż znowu po mnie pośle. Nie wiem wprawdzie niczego istotnego, ale może pójdę do niego teraz? Wkrótce będzie potrzebował oficjalnego zeznania, ale na twoim miejscu teraz bym mu nie przeszkadzała, chyba że masz coś ważnego. Zaryzykuję. W końcu przez ten testament jestem jedną z jego kluczowych podejrzanych. Postaraj się, by wszyscy wiedzieli, że kapuję, dobrze? Nie mam ochoty na herbatkę z trucizną. Nie chcesz, bym trzymała cię za rękę? Nie, dziękuję, kochanie. Idź i potrzymaj Binkiego za rękę. Skierowała się do biblioteki, a Daisy poszła prosto do salonu. Oczywiście, że Lucy nie zabija Lady Ewy. W przeciwieństwie do wiktoriańskiej młodej damy, jak to mówił Tom, współczesna młoda kobieta nie dałaby sobie tak w kaszę dmuchać. Raczej by to zignorowała, niż posunęła się do morderstwa. Chyba, że Lady Ewa odkryła coś o wiele poważniejszego niż przelotny romans. W przestronnym salonie Daisy spotkała wielu członków rodziny zebranych w ponurych grupkach. Być może w większym gronie czuli się bezpieczniej. Alek zabronił im wyjeżdżać, ale po dwóch zgonach tenis czy brycz wydawał się nie na miejscu. Dzwonek wzywający do przebrania się na posiłek, zwyczaj wciąż praktykowany w Haverhill, jeszcze nie zabrzmiał. Było zbyt wcześnie na koktajle, o których pewnie większość marzyła. Binki rozmawiał z Angelą. Szybko ją przeprosił, podszedł do Daisy. Po jego spokojnym usposobieniu nie było śladu. Daisy, co to za historia z tym, że Lucy nie chce za mnie wyjść? Co ja zrobiłem? Niczego nie zrobiłeś. Ona po prostu... Udało mi się zdobyć dla niej najnowszy model aparatu Leica, żeby udowodnić, że nie mam zamiaru sprzeciwiać się jej fotografowaniu. Teraz nie mam odwagi go jej dać, żeby nie pomyślała, że chcę ją przekupić. Nie może się jej przekonać, żeby da mi jeszcze jedną szansę? Przykro mi, Binki, ja... Nie nazywaj mnie Binki, krzyknął na cały głos. Proszę, to idiotyczne przezwisko. Jak ona mnie poważnie ma traktować, kiedy ludzie nazywają mnie Binki? Przykro mi. Niech będzie, Gerald. Posłuchaj, nie możemy tu rozmawiać. Zauważyła, że z jednej strony zbliżała się do niej Sally, a z drugiej Flora, a Jennifer kręciła się nieopodal. Później. Spotkamy się w oranżerii po kolacji. I jasne. Daisy nie miała ochoty wracać do miejsca, w którym umarł Lord Fotheringay, ale w tej chwili nie przychodziło jej do głowy inne miejsce, w którym mogliby być sami. Odwróciła się do sali, której nie widziała od śniadania. Nowa Lady Fotheringay była blada i wymizerowana. Jej czarna sukienka była w rodzaju tych, które można było nosić na każdą okazję z odpowiednim szalem, paskiem i biżuterią. Włożona sama w ramach żałoby zupełnie nie pasowała. To skandal! Warknęła, zanim Daisy zdążyła złożyć jej kondolencje. Moja teściowa oraz Lord i Lady Haverhill są zdruzgotani z sugestią, że śmierć mojego teścia nie nastąpiła z przyczyn naturalnych. Policja nie powinna rzucać tego typu oskarżeń tylko po to, by dodać sobie powagi. Zapewniam, że Alek nie... Weź się w garaż, Sally.
Dyskretny makijaż Flory nie zdołał ukryć jej czerwonych ze złości policzków. Szwagierki najwyraźniej za sobą nie przepadały, pomyślała Daisy. Tylko pogarszasz już i tak okropną sytuację. Policja robi co może, a jeśli nie, pani Fletcher nie jest temu winna. To wszystko jest bardzo niepokojące, powiedziała uspokajająco Daisy. Nie gniewam się. Też coś? Sally najwyraźniej chciała ją obrazić. W każdym razie odeszła bez słowa. Jak ktoś o tak nieskazitelnym rodowodzie może być aż tak źle wychowany? Powiedziała Flora. Można by pomyśleć, że mój brat znalazł ją pod jakimś teatrem. Chciałabym, żeby się pospieszył i wrócił do domu, żeby ją kontrolować. On rządzi w domu? O, bezdyskusyjnie. Rupert jest gotów na wiele dla własnej wygody. Myślę, że początkowo bawiła go jej zgryźliwość, ale kiedy zaczęła zniechęcać do siebie żony jego kolegów, walnął pięścią w stół. Ona tańczy tak, jak on jej zagra, choć muszą przyznać, że nie żyje się z nim łatwo. Nie? Prowadzi wystawny tryb życia i czuje się upokorzony, gdy musi prosić dziadka o pieniądze. Lubi przyjmować gości, więc Sally musi zachowywać pozory, choć wiem, że musi nieźle kombinować i oszczędzać. Wątpię, by jej rodzina w czymś pomagała. To jedna z tych starych rodzin, która ma mnóstwo błękitnej krwi, ale żadnych pieniędzy. Czy Lord Haverhill pomógł pani, kiedy pani zaczynała? To nie moja sprawa, ale myślę o tym, by napisać artykuł, może nawet całą serię artykułów o kobietach, które prowadzą własne firmy. Po wojnie jest nas całe mnóstwo. Z przyjemnością z panią porozmawiam, ale nie w tej chwili. Nie, przepraszam, to nieodpowiedni moment. Nie miałam jeszcze okazji wyrazić kondolencji z powodu śmierci ojca. Że też ze wszystkich osób musiał to spotkać tatusia. Flora ponownie wybuchła gniewem. Był najmilszym, najłagodniejszym człowiekiem, jakiego znałam. Pani mąż dowie się, kto to zrobił, prawda? Mówiła mu, że zrobię, co w mojej mocy, by mu pomóc. Wie pani o czymś, co mogłoby być pomocne? Nic mi nie przychodzi do głowy. O Rety idzie Rupert. Nowy lord Fotheringay był wysokim, barczystym mężczyzną z szerokim wąsem i o sztywnym chodzie, charakterystycznym dla oficerów kawalerii przybocznej. Korona i gwiazda podpułkownika zdobiły jego bojowy strój w kolorze khaki, który prawdopodobnie włożył na manewry, zanim w pośpiechu wyruszył do domu. Był młody jednak na swoją rangę, ale we Flandrii zginęło tyle oficerów straży przybocznej, że ci, którzy przeżyli, szybko awansowali. Znasz go, Daisy? Zapytała Flora, patrząc z niesmakiem, jak Sally pobiegła do męża i łkając rzuciła się w jego ramiona. Raz go spotkałam, kiedy przyjechałam z Lucy jeszcze ze szkoły. Uważałyśmy, że jest zabójczy, ale wątpię, bym nie pamiętał. Rupert schylił głowę i szeptał coś żonie do ucha. Kiedy ponownie spojrzał w górę, w ich stronę zbliżał się jego stryjeczny dziadek Montage. Rupert wykonał niecierpliwie gest ręką i powiedział coś do starszego dżentelmena, po czym wyprowadził Sally z pokoju, trzymając ją pod łokieć. Montage odwrócił się, czerwony na twarzy i zdruzgotany. Daisy była zdumiona jego widokiem, pamiętając, w jakim stanie był rano. Wydawało się, że odzyskał stan równowagi na tyle, że zaczęła się zastanawiać, czy jego wcześniejszy wstrząs i przerażenie były prawdziwe. Może przekazywał Lady Ewie plotki ze swojego klubu tylko dlatego, że go szantażowała? Daisy żałowała, że nie ma wglądu w notatki Pipera, choćby po to, by zawęzić krąg podejrzanych. Jeśli o nią chodziło, mordercą mógł być każdy, kto wczorajszej nocy był w domu. Rupert naprawdę przesadza, krzyknęła poirytowanym głosem Flora. Lepiej zobaczę, czy uda mi się uspokoić nieco wuja Montage, nie sugerując przy tym, że niegrzeczne zachowanie mojego brata to moja wina. Po odejściu Flory Daisy otoczyła grupka potencjalnych morderców. Nancy nie. Daisy nie mogła uwierzyć, by szwagierka Lucy miała jakiś sekret, który chciała chronić. Tim prawdopodobnie wciąż pocieszał swoją nagle owdowiałą ciotkę Maud. Lord i Lady Carleton. Daisy wciąż nie rozgryzła, jakie były ich relacje z Haverhillami. Nie znała ich na tyle dobrze, by ryzykować stwierdzenie, że mogą mieć jakieś mroczne sekrety. Pan i pani Bancroft. Jako wnuczka Lady Ewy i mąż wnuczki musieli figurować wysoko na liście Aleka, ale twierdzili, że nie spodziewali się spadku. Daisy nie lubiła pani Bancroft ze względu na jej stosunek do jej siostry Angeli, ale to nie był powód, by mianować ją morderczynią. Choć to by wielce ułatwiło sprawę. Jennifer Walsdorf dotarła do niej pierwsza. Lord Gerald mówi, że zostanie na noc. Zakładam, że twój mąż będzie dzielił z tobą pokój. Jeśli nie spędzi całej nocy na przesłuchiwaniu ludzi. A co z sierżantem i tym młodym człowiekiem, który przyjechał? Pani Maple, gospodyni, nigdy wcześniej nie miała okazji szykować noclegu dla policji i martwi się, gdzie ich położyć.
Zazwyczaj zatrzymują się w jakimś pobliskim zajeździe. O, jestem pewna, że lord Haverhill chciałby ich przenocować. W takim razie pana Tringa można potraktować na równi z osobistym służącym, a detektywa Pipera z lokajem. Myślę, że nie będą mieli nic przeciwko, by dzielić pokój. Osobisty służący nie zniżyłby się do tego, by dzielić pokój z lokajem, powiedziała Jennifer z wymuszonym uśmiechem. Ale mogą mieć osobne pokoje. Mamy mnóstwo miejsca, ponieważ Johnowi udało się powiadomić większość gości. Ci, którzy przyjechali w porze lunchu, już wyjechali, za pozwoleniem policji. John jest bardzo skuteczny. Szkoda, że Rupert tego nie docenia, ale i tak wiedzieliśmy, że nie możemy zostać tu na zawsze. Śmierć biednego wuja Ambreya tylko przyspieszyła to, co nieuniknione. W tym momencie podeszła do nich Nancy Fotheringay i usłyszała jej słowa. No ty i John oraz dziecko będziecie zawsze mieli widziane na plebanii, powiedziała spokojnie. To olbrzymi budynek, o wiele za duży jak na nasze potrzeby. Nie chcemy jałmużny. Jesteśmy blisko Londynu. John z pewnością szybko znajdzie pracę, a ty możesz pomagać mi przy dzieciach i na plebanii, jeśli chcesz. Zawsze jest dużo pracy. Nie jesteś aniołem, Nancy. Jennifer pocałowała ją w policzek. Dobrze wiedzieć, że będziemy mieli dach nad głową, choćby tymczasowo, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Wiem, że chcesz porozmawiać z Daisy. Pójdę więc do pani Maple. Rupert naprawdę mi wyrzuci, kiedy odziedziczy spadek. Daisy zapytała Nancy, jak tylko Jennifer znalazła się poza zasięgiem słuchu. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Rupert ma paskudny charakter. Ale Timmy powiedziałby, że zachowuję się nie po chrześcijańsku. Daisy, Tim prosił mnie, bym cię zapytała, czy twój mąż może stwierdzić, czy W. Ambrey zmarł z przyczyn naturalnych, czy nie. To może być jakieś pocieszenie dla biednej ciotki, jeśli będzie wiedzieć, że nie odszedł przed czasem. Alek niewiele mi mówi, powiedziała ostrożnie Daisy. I nie powie nic pewnego, dopóki nie zobaczy wyników sekcji zwłok, ale zdaje się, że ma dowody wskazujące na morderstwo. Och, nikt z nas nie jest bezpieczny, jęknęła Lady Carleton. Pozostali zgromadzili się wokół nich i Nancy się wymknęła. Denzil, musisz nalegać na to, by policja pozwoliła nam zabrać Ursulę do domu. Pan Fletcher może da się przekonać, by Tomkins zawiózł ją do domu, powiedział Lord Carleton, blady mężczyzna o podłużnej twarzy, co najmniej 20 lat starszy od swojej żony. Ale my musimy to wytrzymać, staruszko. Jaśnie pani zacisnęła usta albo z powodu sposobu, w jaki się do niej zwrócił, albo na myśl, że miałaby puścić córkę do domu z szoferem. No tobie widać wszystko jedno, czy ja zostanę zamordowana, powiedziała z nadąsaną miną. Na pewno musimy trzymać się razem, odezwał się Peter Bancroft. Nie chodźcie nigdzie sami, to diabeł was nie znajdzie. Ale diabeł jest jednym z nas, staruszku, przypomniał mu Lord Carleton. To musiał być jakiś intruz, powiedziała z rozdrażnieniem Weronika Bancroft. Policja powinna już znaleźć ślady włamania. Jedno morderstwo mogło jeszcze wskazywać na intruza Roni. Angela i jej wierny cień dołączyli do grupy, ale dwa wskazują na kogoś z nas. Cały czas ci powtarzam, żebyś nie nazywała mnie Roni, a jeśli to ktoś z nas, to ty masz najlepszy motyw. Myślisz tylko o tych swoich przeklętych kundlach, a nie o ludziach. Wcale bym się nie zdziwiła, gdybyś zamordowała babcię, żeby dostać pieniądze na te wstrętne bestie. Ależ Weroniko, skarcił ją Peter. O dziwo, Tytler zdobył się na odwagę, by warknąć na siostrę swojej wybawczyni, wychylając się ze swego schronienia za kostkami Angeli. Weronika cofnęła się. – Zabierz go! – krzyknęła. Teddy Devenish pochylił się, by z aprobatą poklepać psiaka. – Znasz swoich wrogów! – powiedział z uśmiechem. – Sprytny psiak, Angie. – Peter! – Weronika zwróciła się błagalnie do męża. – To nie ma ze mną nic wspólnego, to twój brat. Carletonowie i Daisy odsunęli się od kłócącego się rodzeństwa. Daisy od razu została zaatakowana przez matkę Lucy. Daisy, kochanie, nie wiesz, gdzie jest Lucinda? Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Tak, ciociu Vicky, jest Alekiem. O! Pani Fotheringay zrobiła się blada. O nie! Aresztowali Lucindę? Kiedy Lucy wyszła do biblioteki, Alek był poirytowany. Nie miał jeszcze okazji zadzwonić do przyjaciół Teddy'ego Devenisha w Hampshire, a jeśli znajdzie chwilę spokoju, by przestudiować listę Erniego, będzie chciał przesłuchać tych, którzy się na niej znajdują. A nie Lucy, z którą już się widział. Nie była zbyt pomocna i wcale by się nie zdziwił, gdyby przyszła z jakąś skargą. Nie był pewien, czy był w stanie zdobyć się wobec niej na uprzejmość. Co mogę dla ciebie zrobić? Zapytał niecierpliwie. Przyszłam zapytać, czy ja mogłabym zrobić coś dla ciebie, powiedziała ze swoim zwykłym tupetem. Wcześniej nie zadałeś mi właściwie żadnych pytań.
ponieważ wyszłaś, pomyślał w duchu Alek, ale ugryzł się w język. Miałaś spotkanie z narzeczonym, które znalazł Boja Ambreya. Ciotka Ewa to jedno. Pewnie myśli, że jesteśmy strasznie gruboskórni, ale nikt jej szczególnie nie opłakiwał. Wuj Ambro był inny. Poza tym dwa morderstwa. A co będzie, jeśli dojdzie do trzeciego? A więc jeśli odpowiadanie na twoje pytania pomoże ci znaleźć mordercę, proszę, pytaj. Kiedy rozmawiali, Ernie Piper sięgnął po swoją listę i odnalazł drugą stronę. Położył ją na biurku przed Alekiem i wskazał na jakieś nazwisko. Alek zerknął w dół. Co to jest? Zapytała Lucy. Wiesz, że nie jestem morderczynią. Byłam z tobą, kiedy wuj Ambry umarł. Lord Gerald z nim był. Ale Binkiego nie było, kiedy... O Boże, myślisz, że działamy wspólnie? Że ja zabijam ciotkę Ewę, a on wujka Ambreya? Muszę rozważyć taką możliwość. A czemu zjawił się właśnie tutaj, skoro miał przyjechać dopiero w piątek? Zadzwoniłam do niego i poprosiłam, by przyjechał. Sama widzisz. Mogłaś mu powiedzieć, że bałaś się, że Lord Fotheringay wiedział o czymś, co mogło sprawić, że zaczęlibyśmy ciebie podejrzewać. Ale tak nie było. Musiałam mu coś powiedzieć i nie mogłam tego zrobić przez telefon. Co takiego? Zapytał otwarcie Alek. Lucy zagryzła wargę. Jeśli już musisz wiedzieć, chciałam mu powiedzieć, że jednak za niego nie wyjdę. Alek całkowicie zbity z tropu szybko odzyskał rezon i wypalił. Czemu nie? Ponieważ dzięki temu, co zostawiła mi ciotka Ewa, będę mogła... Zawiesiła głos i przyłożyła palce do ust. Żyć wygodnie bez niego. I tak, wyszeptała, unosząc do góry brodę. Potem zauważyła koniuszki swoich palców i z przerażeniem patrzyła na rozmazany ślad szminki w szkarłatym odcieniu krwi. Alek darował sobie oczywiste stwierdzenie, że jej wyznanie potwierdzało finansowy motyw zabicia Lady Ewy. Lord Gerald jest ci bardzo oddany, powiedział. I kiedy przyjechał do Haverhill, nie wiedział jeszcze, że zmieniłaś zdanie. Przerwał, ale nic nie powiedziała. Podniósł listę przygotowaną przez Erniego na podstawie zapisków Lady Ewy. Mam tu jeszcze jeden dowód na to, że mogłaś chcieć się pozbyć swojej stryjecznej babki. O, co takiego? Lucy nachyliła się do przodu, zaintrygowana, ale nie zaalarmowana. Coś, czego z pewnością nie chciałabyś obwieszczać całemu światu. Ciotka Ewa nie miała w zwyczaju ujawniać swoich sekretów. Nie zrobiła niczego złego i o niczym mi nigdy nie wspomniała. Co to było? Ernie pochylił głowę nad swoim notesem, a Tom nagle zainteresował się swoimi paznokciami. Spędziłaś noc z Lordem Geraldem w jego pokoju. Policzki Lucy lekko zapłonęły. Alek po raz pierwszy widział, że się zarumieniła. I co z tego? Mamy rok 1924, a nie 1884. Jesteśmy... Wkrótce mieliśmy się poprać. Mieliście. Nie sądzę, byś chciała, by twoi rodzice i dziadkowie o tym wiedzieli. Jeśli o to chodzi, cóż, mama byłaby pewnie zdenerwowana, ale wszystko, co robię, ją denerwuje. Dziadek pewnie odmówiłby finansowania tak wystawnego wesela, ale ja nigdy tego nie chciałam. Twierdzisz, że Lady Ewa nigdy z tobą o tym nie rozmawiała? Nie. Sądzę, że w porównaniu z innymi rzeczami, które na ludzi znajdowała, był to pikuś. Ponieważ mieliście się pobrać, ale zmieniłaś zdanie. Mogła cię skreślić z testamentu. Zmieniłam zdanie dopiero po jej śmierci. Do diabła, Alek. Przecież nie wierzysz w to, że to ja ją zamordowałam. Tylko po to, by nie wyjść za Binkiego. Tak naprawdę to bardzo go lubię. Alek westchnął. Nie ma znaczenia, w co wierzą lub nie. Liczą się dowody. Mogę tylko powiedzieć, że nie jesteś jedyną osobą, która miała więcej niż jeden motyw. Co wiesz na temat roślin w oranżerii twojego wujka? Niewiele. Lucy wyglądała na lekko zdumioną, ale nie zaalarmowaną. Zaglądałam tam za każdym razem, kiedy przyjeżdżałam, ale tylko po to, by sprawić mu przyjemność. Obawiam się, że nie bardzo go słuchałam. A więc nie wiedziałeś, że niektóre z roślin są trujące? A tak, było to nam wbijane do głowy, gdy byliśmy dziećmi, przez wujka Ambreya, nianie, rodziców, ciotki i wujków. Każde dziecko o tym wiedziało. Ale wątpię, by ktokolwiek z nas pamiętał, które z roślin są trujące. Ja na pewno nie. Czy wuj Ambrey został otruty we własnej oranżerii? Ależ to podłe. I na swój sposób prostackie. Morderstwo jest zawsze podłe i prostackie. Niezależnie od tego, czy ofiara jest niewinna, jak Lord Fotheringay, czy też taka jak ciotka Ewa. Naprawdę była strasznie wścibska, prawda? Powiedziała z roztargnieniem Lucy. Ciekawe, skąd wiedziała o mnie Binkim. Wcale mnie nie dziwi, że ktoś się w końcu wkurzył i postanowił z tym skończyć. Twój pokój jest blisko jej pokoju. Słyszałaś w nocy jakieś odgłosy, czyjeś krok, jakiś krzyk, otwierające się lub zamykające drzwi? Nic.
Ostatnio kiepsko spałam z powodu tego przeklętego ślubu i mama się bała, że będę okropnie wyglądała w sobotę, więc zeszłej nocy kazała mi wziąć tabletki. Na Boga, Lucy! Krzyknął Alek. Czemu mi o tym nie powiedziałaś? Że wzięłam coś na sen? No tak, nie mogłam chodzić i mordować swojej stryjecznej babci po zażyciu bromku. Czy matka widziała, jak go połykasz? Zmieszała go z mlekiem i niemal wlała mi do gardła. Wreszcie jakaś szansa, by skreślić choć jedną osobę z listy podejrzanych. Alek skoczył na równe nogi. Dobrze, zostań tu i odpowiedz na pytania pana Tringa, a ja poszukam pani Fotheringay. Mamę nazywają to pani Oliver Fotheringay, poprawiła go Lucy. Zbyt wielu Fotheringayów. No, trudno się z tym nie zgodzić. Gdzie znajdę panią Oliver Fotheringay? Myślę, że w salonie lub na górze. Alek długimi susami przemierzył hall i wszedł do salonu, gdzie zastał spory tłum zgromadzony na środku pokoju. Ci, którzy stali na zewnątrz, wydarzali szyję, by patrzeć ponad ramionami tych, którzy stali przed nimi. Na tle chaotycznej paplaniny rozległ się czymś wyraźny głos. Odsuńcie się na miłość boską, dajcie jej powietrza! Serce Aleka stanęło w miejscu. Kolejne morderstwo?